pierwszy walentynkowy turniej w gimnastyce artystycznej w Białej Podlaskiej. Czy zadowolona jest Pani z przebiegu turnieju? To trzeba by było najszybciej zapytać nasze zawodniczki, które tutaj najbardziej zmagały się na planszy, które rywalizowały ze sobą. Ja jestem zadowolona z tego, że pomimo tych trudnych czasów, które obecnie panują, jako stowarzyszenie podołaliśmy temu. Zachowaliśmy reżim sanitarny. Wszystko było na najwyższym poziomie, przy największym bezpieczeństwie. Także ja uważam, że było dobrze. Było dobrze. Dzięki zaangażowaniu wielu rodzicom, trenerom, naszym pani Natalii Pawluk, Weroniki Halianiuk, całej ekipy. Po prostu ja wszystkim chciałabym podziękować, bo to jest ogrom ludzi, którzy na to pracują, żeby to wyszło sprawnie. Chciałabym w tym miejscu też podziękować pani dyrektor 4 liceum, pani Aleksandrze Dopierała, która użyczyła nam po raz kolejny tej pięknej hali sportowej, w której jesteśmy zakochani. Naprawdę bardzo dziękujemy i chciałabym też bardzo, bardzo mocno podziękować panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi, który objął patronatem to wydarzenie, który nas pomaga na każdym kroku. Naprawdę doceniamy to i dziękujemy. Zarząd, całe stowarzyszenie i wszystkie dziewczynki, które reprezentują miasto Biała Podlaska na wielu zawodach, ale też w naszym rodzinnym mieście. Wystąpiło około 100 dziewczynek, tak, to była liczna grupa, najliczniejsza oczywiście ze Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej z Białej Podlaskiej, bo taki to jest przywilej, że gospodarz może wystawić tą większą ilość uczestników. I przyjechały jeszcze do nas dwa kluby z Białegostoku, Brawo Białystok i Gimnastyka Artystyczna Roztoczanka z Tomaszowa Lubelskiego. Białej Podlaskiej i nasze dziewczynki zajęły miejsce od 1 do 3, także same wysokie miejsca i gratulujemy z tego miejsca. Może nieoficjalnie jeszcze wspomnę, że tak, w planach mamy ogólnopolski turniej w gimnastyce artystycznej Białopodlaskiej w lipcu, natomiast wszelkie szczegóły będą już podawane, jak to wydarzenie nabierze już realnych kształtów.